Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam w dniu dzisiejszym do wspólnego przygotowania przepysznych pulpecików wieprzowych w sosie tikka masala. Jak widzicie, mam już przygotowane częściowo składniki. Zaczniemy od przyprawienia mięsa. Mam tutaj 500 g mielonej wieprzowiny, do której dodaję jedno jajko w całości, 3 łyżki bułki tartej. Ja mam tutaj akurat panko. 2 ząbki czosnku i 1 cm korzenia imbiru, tak bardzo drobno posiekane. Mieszankę przypraw, pół łyżeczki soli, pół łyżeczki chili, pół łyżeczki czarnego pieprzu, pół łyżeczki kurkumy, pół łyżeczki garam masala mieszanki, 1 łyżeczka mielonej kolendry i 1 łyżeczka mielonego kuminu. Oczywiście wszystkie składniki będziecie mieli jak zwykle opisane w opisie filmu, to znaczy podane w opisie filmu. I jeszcze dodam 2 łyżeczki takiego naturalnego jogurtu. I teraz przy pomocy dłoni, które oczywiście wcześniej umyłam, bardzo dokładnie wszystko ze sobą połączymy. Jak już wszystko jest razem wymieszane, to teraz przy pomocy dłoni będę formować takie kopsiki malutkie. Jeśli ktoś z Was lubi większe, to oczywiście jak najbardziej też możecie sobie zrobić większe. Pulpeciki przekładam teraz na rozgrzewający się olej rzepakowy i będę je obsmażać mniej więcej po 4 minuty z każdej strony. Później one i tak będą jeszcze dusić się w sosie, więc nie musicie się martwić, czy one na pewno będą usmażone odpowiednio. Z jednej strony już się zaczynają ładnie przypiekać, więc przewracam je przy pomocy widelca delikatnie na drugą stronę. Kopsiki dalej się smażą, więc zrobię w tym czasie takie puree z połowy dużej białej cebuli, takiej ilości imbiru i 6 ząbków czosnku. Po 30 sekundach wrzucam 10 sztuk orzechów nerkowca, takie orzechy niesolone i nieprażone. I teraz będę blendować przez kolejne pół minuty. Już mam gotowe tutaj puree, ale sobie jeszcze tylko wyciągam przy pomocy takiej silikonowej szpatułki tutaj z zakamarków resztki, żeby nic się nie zmarnowało. Klopsiki się już usmażyły, więc przekładam je na osobny talerz. I za chwileczkę zrobię sos, w którym będą się jeszcze dusić przez 10 minut. W rondelku rozgrzewają mi się 2 łyżki masła. Jeżeli macie masło klarowane, to użyjcie masła klarowanego. I teraz jak rozpuści mi się już tutaj całość, to dodam mieszankę przypraw. Tu jest po jednej łyżeczce kurkumy, kuminu, chili, garam masala i mielonej kolendry. I teraz będę tak mniej więcej przez minutkę prażyć te przyprawy, żeby one jeszcze bardziej zrobiły się aromatyczne. Dodaję puree z cebuli, czosnku, imbiru i orzechów nerkowca. Wszystko teraz będę przesmażać przez minutę, a następnie dodam 600 g puree z pomidorów. Ja sobie przygotowałam w sezonie sporą ilość właśnie smażonych pomidorów Lima i one będą tutaj genialne akurat do tego dania. Ale oczywiście możecie też użyć takich pomidorów z puszki. Wtedy użyjcie półtorej takiej standardowej puszki. Wspomniane pomidory. Teraz dokładnie
przemieszam tutaj wszystkie składniki. Jak widzicie, będzie sosu spora ilość i to danie najlepiej jeść z ryżem, ale oczywiście, jeżeli chcecie, możecie też jeść z chlebkami naan, jeżeli takowe posiadacie. Tutaj jest już naprawdę dowolność. Kierujcie się po prostu swoim smakiem. Chwilkę przed dodaniem mięsa jeszcze doprawię tutaj sos. Dodaję pół łyżeczki soli i jedną łyżeczkę cukru. Mam zamrożoną kolendrę, zawsze w zamrażarniku, więc tutaj mam taki, połowę takiego pęczku kolendry. Możecie też użyć natki pietruszki. Tutaj się zwracam do osób, które po prostu nie lubią kolendry, bo takowe są. I 100 ml jogurtu naturalnego. Wszystko oczywiście mieszam ze sobą, żeby się połączyło. Pięknie pachnie, naprawdę mam tutaj indyjski klimat w domu. Teraz pora dodać pulpeciki, kopsiki, pulpeciki, zwał jak zwał, kuleczki mięsne po prostu. Takie delikatnie tutaj zanurzę w tym cudownym sosie. Przykryję i jeszcze będę je dusić przez 10 minut. Po 10 minutach danie jest już gotowe. Za chwileczkę przełożę je na naczynie do serwowania. Przed samym podaniem na stół jeszcze liście kolendry. Ale to wiadomo, opcjonalnie, jak ktoś lubi, to niech sobie doda. Teraz to już naprawdę nic innego nie pozostaje, jak jeść. Mam już tutaj ryż jaśminowy, więc zmykam jeść. Życzę Wam smacznego. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego przepisu, bo naprawdę jest przepyszny. Także gotujcie, komentujcie, subskrybujcie i próbujcie nowe smaki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!